Cześć, witajcie, z tej strony Kamilka, z drugiej strony Kawilkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie na moim kanale. Więc dzisiaj lecimy dalej z głupimi pytaniami. Głupie pytania. Z okazji, że ostatni film wam się podobał, w sumie to nie wiem. Chyba się wam podobał. I oczywiście, kto mi pomógł w znajdywaniu? Giorgio! Dziękuję ci bardzo, Giorgio, za pomoc, za poświęcenie swojego czasu, no i dzięki, że mi pomagasz. Okidoki, przechodzimy do pytań. Dlaczego mózg boli mnie? Bardzo dobre pytanie. Może dlatego, że myślisz? Co powinnam zrobić? Pomocy. No słuchaj, mam nadzieję, że ktoś ci pomoże. Zaraz zobaczymy, jakie są odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi. Zero odpowiedzi. Nikt nie odpowiedział na to. Słuchajcie, jest zero, uno, nic, nie ma kompletnie odpowiedzi. Nie wiadomo, o co chodzi. Czemu nikt jej na to nie odpowiedział? Czy jemu? Jemu czy jej? Jemu czy jej? Czemu kobiety narzekają, że są grube, a każą ciągle ich facetom płacić za fast foody i restauracje, którymi opychają się jak głupie? Bardzo dobre pytanie, słuchajcie. Ja uwielbiam fast foody. Ale przepraszam bardzo, czy ty powiedziałeś właśnie, że kobieta nie może sobie zjeść fast fooda? No nie, chyba tak nie powiedziałeś. Dobra, zwracam honor. Zobaczmy odpowiedzi. Jest tylko jedna odpowiedź. Co jest tak ciężko z tymi odpowiedziami, słuchajcie? Jest tylko jedna odpowiedź na te pytanie. Na te konkretne pytanie, które zadał pewnie facet, który chciał wiedzieć, o co chodzi tym kobietom. I oto odpowiedź. Kobiety. Kropka. Tego nie zrozumiesz. Trzy kropek. To fakt. Kobiet nie zrozumiesz, bo jesteś mężczyzną. Więc może na łatwym przykładzie pokażę wam, żebyście wiedzieli mniej więcej, o co chodzi. Tu macie mężczyznę, a tu macie kobietę. W tych samych sytuacjach. Ożesz kurczę, wróciłem z pracy, jestem zmęczony. Kobieto, podaj mi piwo, obiadzik i zaraz będę zrelaksowany. Gdzie kobitka? Ojej, ojej, wróciłam z pracy, jestem zmęczona. Ojej, ale mój mężczyzna długo będzie w domu. To nic, że pracuję, to nic, że sprzątam, gotuję, prasuję. Muszę jeszcze go wymasować. Dzięki kochani za to piwo, naprawdę potrzebowałem go. Daj buziaczka. Kocham, tylko dziękuję, to się akurat się staram, a ty sobie dzięki za piwo. Przepraszam, to ja już może sobie pójdę. No widzisz, w takim momencie idziesz! Nawet nie potrafisz mi odpowiedzieć, nie potrafisz nic powiedzieć! O co ci chodzi? Dobra, to wiesz co, to może pójdę do sklepu, chcesz czekoladki, kwiatki? Słucham? To ty chcesz mnie przekropić? Chciałbyś! Nie ma seksu przez miesiąc! No, chyba wszyscy zrozumieli. Następne pytanie. Picie szamponu. To chyba będzie interesujące. Czy jak wypiję szampon, na przykład kieliszek szamponu, to coś mi będzie? Jak tak, to co? No słuchaj, wszyscy są tutaj znawcami, wszyscy są tutaj lekarzami i każdy ci powie od razu, jakie będą objawy, ile będziesz chorował, czy może nie będziesz chorował, czy będziesz na fazie. To będą naprawdę wiarygodne odpowiedzi. Pochol erę. Pić szampon. A tak, dla B. Ile masz palcy? Palcy? Kropka, znak zapytania, XD. Ja mam chyba palcy 20, chociaż mogę się mylić. Poczekajcie. A nie, chyba się pomyliłam. 21. 21, no tak. Facet. Każdy facet ma 21. Faceci wiedzą, co chodzi. Kobiety pewnie też. Zależy, co mam rozumieć poprzez słowo palce. Mam ich 20. No tak, widać od razu, że dziewczyna. 20 palców. 20, kochana! Facet się mają 21! Czemu psy pierdzą? Czemu psy pierdzą? Powiedz mi, czemu ty pierdzisz? Moja Sonia, mój psiak, buziaczek, puszczała kiedyś pierdy. Bardzo śmierdzące, aż z pokoju wszyscy uciekli. Czemu psy pierdzą? Znak zapytania. Pomyślmy. Może żeby nie eksplodowały? A czemu ty pierdzisz? Dokładnie. Wsadź mu korek w tyłek. Super! Lepszej rady nie słyszałam. Naturalne to jest chyba, kropka. Nie wiem, chyba za bardzo nie byłeś, czy byłaś przekonany mówiąc to. Naturalne to jest chyba? No chyba. Chyba. Chyba tak. Jakie macie klopsy? Ups. Kompleksy. Gwiazdki w oczach. Huhu, a ty mnie pytasz, czy ogólnie ludzi? Bo jeśli nie pytasz, to ja mam... to ja mam trochę... No, powiem tak. Ja mam... No, to zacznijmy może od tyłu, czyli zacznijmy od setnego. Więc... Jestem dechą, lol. Lol. Jestem dechą, ale taką do prasowania, czy taką, na której się odrabia lekcje, albo komputer stoi. Też taką deską byłam. Chociaż wieszak na mnie kiedyś mówili, więc deska, wieszak. To i to bardzo miłe. Brzuch, nos i ogólnie twarz, kropka. Sporo tego. Głównie mój wyraz twarzy. Naturalnie wyglądam bardzo poważnie i inni często wmawiają mi przygnębienie. Bardzo mnie drażni, gdy obcy kosmici lub ledwo znani ludzie pytają się mnie, czemu jestem smutna lub mówią, żebym się uśmiechnęła. Podczas gdy nie wyrażam w danym momencie żadnych emocji i po prostu mam taką twarz. Ostro.
Mam tą przypadłość po mamie. Ona jeszcze bardziej nie może się opędzić od osób chcących jej poprawić humor. Kropka. Wiem, o co chodzi. Bo jak po prostu jestem zwykłą sobą i nie mam ochoty się śmiać, to wyglądam tak. I też do mnie ludzie mówią: ty, Kawiórka, weź się ogarnij, o co ci chodzi? Smutna jesteś jakaś, ten? Uśmiechnij się. To wtedy robię tak. Ten kulfoniasty twór piekielny, którym wącham klej, przytwierdzony do środka mojej twarzy, na wieczność. Masz na myśli... A, nos, tak, 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 oczywiście, o nosie myślisz. Duży nos, odstający brzuch, gruby tyłek, o, to tak jak ja, spokojnie, nie martw się, nie przejmuj się. Celulit, uhuhu. Chyba każda dziewczyna ma. Szczerze, czym się martwić celulitem? Przynajmniej chłopak może sobie złapać za nogę i tak jak galaretkę. Próbujcie kiedyś. Pulchnr, pulchne policzki. Takie w sensie chomicze? Wyglądam jak miała botoks w policzkach. Taka już urodziłam. Trudno. Celulit, twarz, za małe cycki, za gruby tyłek. I uda, i w ogóle, to jestem jakaś nieudana. XD. Jaka nieudana, kochana? Nie jesteś wcale nieudana. Masz mówić, że jesteś bardzo udana, bo jesteś... banana udana i w ogóle i nie wiem, co mam powiedzieć, dobra. Nie mam żadnych kompleksów, jestem przystojny, uśmiechnięta minka. Gratulacje! Chociaż jeden mądry wierzy w siebie, pomimo że nie powinien. Żartowałam. Nie mam, chyba że głupotę. Spoko. Wzrost 1,65 cm, a mam 22 lata. XD. Spoko loko, nie jest tak tragicznie, ja mamy... nie ma, nie ma. Nie powiem. Prawie wyciągnęliście ze mnie. Znaczy, w sensie, ci co zadają pytania, tak? Nie mówię o was, co mnie oglądacie. I pytania się skończyły! To by było na wszystko, słuchajcie, mam... To by było wszystko! Na wszystko? Wszystko, na wszystko? To by było na tyle! Tak miałam powiedzieć. To by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w następnym filmie. Pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku. Jeśli wam się podobało, chcecie coś dodać od siebie, możecie napisać komentarz tam na dole. Dobra, trzymajcie się, pa!